Cześć, tu Kurt. Witam Was w kolejnym odcinku Europa Universal 4. I mieliśmy zatykać danie, także w zasadzie to zrobimy to od razu. Jest tutaj Core Gotland. Na to z grubsza to będzie, a pozostałe prowincje będziemy ewentualnie im dawać bez tego. Chociaż nie, wiele nie ugramy. Możemy wziąć Bornholm, Blekinge i Gotland, a resztę tutaj oddziela nas Hansa. A nie wiem, czy chcę dawać duńskie prowincje Szwecji w tym miejscu, jeżeli nie będą mieli do tego dojścia. Chociaż pewnie daliby radę tam przypłynąć, ale mają tylko 4 transportowce. Więc jak będzie jakiś większy bunt, to sobie z tym nawet nie poradzą. A ja nie chcę tam trzymać wojska. O kurwa, co tu się dzieje w Anglii? English peasants. No ładnie, ładnie. Jak się przyglądam Europce przy okazji. Włochy północne, Włochy południowe. Okej. Zatem wojna. Co będzie, to będzie. Wy jesteście przyłączeni do transportu, więc teraz transport płynie od razu tam. Norwegia się nie przyłącza, w związku z czym możemy przejść w zasadzie od razu na Blekinge. A Szwecja sama z siebie nawet nie ma co zrobić. Nawet nie próbuję. Wyskakujemy, chłopaki, zanim fort zbyt dużo się wzmocni. Nowosibirsk. Tutaj wyślemy kolejnego. Doradca. Wciąż jedynkowy. Jaki to jest fort? 840 w tej chwili osób. To powinno pójść szybciutko. Blekinge jest zajęte. Zrobilibyśmy sobie przemarsz wojsk, może przez Hanzę. Hanza, słuchaj, dasz przemarsz? Dasz przemarsz. To idziemy. Oho. A więc jednak przyszli tu Węgrzy. Mają przemarsz wojsk przez Polskę. Na Goldingen przyszli. Zamiast wpaść tutaj na Gdańsk. No dobra, dobra. W takim razie te prowincje trzeba uruchomić. Rewal też. Tutaj buntów nie będzie raczej. Czy jest szansa na to? Połockan. Protestant zalec, to jakieś gówna. Nieszczególnie, więc weźmiemy was, ustawimy zaraz za tamtymi fortami. To, że przegraliśmy tą jedną bitwę, to jeszcze wiele nie zmienia. Najgorsze, żeby Szwecja nie próbowała ich atakować sama, kurwa. Banda debili. Przecież nie wygrają tego. Głupcy. We can call allies. O, Austria. Mogę wezwać Austrię do wojny. Ha! He! Nice. Austria zrobi Węgrom niespodziankę. No dobra, dobra. No to teraz będzie dobrze. Ich armia stoi u mnie. A Węgrzy nie mają się czym bronić u siebie. No to cóż. Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Dowódca. Rulikowicz. Podejdziesz tutaj, ty podejdziesz tutaj. I atakujemy ich od razu. Jeszcze nie do końca zyskali morale, więc im szybciej, tym lepiej. Crash them, bolojarski. Albo jakieś bzdury. To wolę ich crash them. Bolojarski. Gdzie to jest? To jest coś na belo? Belo. Belo. Jarski. O kurwa. No ja tu nic nie mam.
a to jest Local Authority przez 20 lat. To i tak jest chyba prowincja, więc pierdolę, to może możecie mieć tą autonomię. Że nawet nie jest autonomia, tylko coś oddzielnego. Okej. Okay. Tyle was widzieli. Ty zostań, ty się cofnij. Oni tak muszą spierdalać. Teraz tak, skoro tutaj jest takie pilnowanie, to oni następnym razem pewnie naprawdę pójdą na Gdańsk. I to mogłoby im się udać. Aha, to załatwione. Cacy. Teraz ty, mój drogi, wchodzisz tu. Tutaj reszta danie zajęta. Wspaniale. Wracamy sobie na skanę. Bornholm. Revolt. Ojojoj. Tamten fort wytrzyma. Ten powstrzymamy, a ten niestety zostanie zajęty. Masz Wasili. Drygaj na nich. A to jest też duńskie, aha. Szwedzi to zajęli najwyraźniej. Możesz tędy przejść? Możesz, skoro Polska ci pozwala. Czy Polska pozwoliła Węgrom i dlatego ja mogę przejść przez Polskę? Tak, to rozumiem. Zajęte, zajęte. Teraz Altyn pada. To mamy. Wracamy sobie na Gdańsk. A nawet nie wracamy na Gdańsk. Zostań tutaj, gdzie jesteś. To trzeba pilnować, a tamto popilnujesz samo. Gotland to Sweden. Ja wezmę jeszcze parę rzeczy. W zasadzie to tak, Węgrzy, czy wy nie chcielibyście przyjąć pokój w tej chwili? Nie, ale myślę, że... Co, Austria poradzi się z wami, nie? Czy nawet nie próbuje? Sorry. Dobrze. No to... Mogę ja do was przejść? Może po prostu idę do nich. Zajmę parę prowincji. Przyblokujmy ich tutaj. Ty sobie wpłyń do tego portu. Zgarnij typa. I wróć gdzieś tam na wpizdowo. Przecież nie, dobra, ty możesz od razu stanąć na oba. A ten typ stąd, to nie wiem skąd on był, ale niech idzie tam. Chyba nawet stamtąd, więc się zgadza. $36,000. Weźmy jakiegoś dowódcę, całkiem fajny. Spróbujemy się obronić. Tylko trzeba przyjść na czas. Kurwa, nie przyjdą na czas. Nie wierzę w to. Ech. Dobra, ustawimy się. Będziemy mieć tutaj dobrą pozycję obronną, ale wciąż będzie chyba trochę za mało. Staniesz się na Morawii, pomożesz temu, kto będzie miał, kto będzie w Tarapatach. Albo staniesz na Peszt. No ale nie. Z Pesztu pewnie nie możesz wejść ani tu, ani tu. No, tylko trzeba naokoło łazić, więc zaczekasz tutaj. Tutaj możesz wchodzić na obie te prowincje, więc spoko. Dania, decline. Węgry. Jak się zgodzicie na pokój, zajmę te prowincje, to na pewno się zgodzą. Wtedy możemy negocjować już, jak nam się podoba. Nadym, a tak, zapomniałem, oczywiście, że zapomniałem. Zawsze zapominam. Gdzie idziecie? Na Wiedeń. A z Wiednia na Poszony, okej. Okay. Już połowę drogi przeszliście? Jeszcze nie, ale raczej się nie wycofacie tak łatwo. Teraz wy też macie tylko 42.
Idzie się tędy. Załatwione. Z dziewiątką się cofniesz. Decline. Truce expired, lost a claim, aha. No to jest, dobra. Jest wszystko to samo. Claimów już niestety ruskich nie ma. Trudno. Zostaćcie wy. Już mamy 0% wpaszony. A nie będę tego brał. Jak teraz to wezmę, to nie będę miał punktów dyplomatycznych, aby negocjować. Trochę się wstrzymamy z tym. Co tak długo? Już dawno powinno się przyzwyczaić. Sądom, okej. Kogo chcecie bić? Się raz, to oni chyba... Aha, Morawie. Rurikowicz, ustaw się tam. Również attach to this unit, tak. I Szwecja ma mieć supportive. Mam nadzieję, że Szwedzi pójdą na pomoc. Gdyż nie chcę pomagać pozostałymi. Erse Kuwiar wciąż jest. Erse Knirwar. wciąż oblega i to długo mu to zajmie. Mogę tyle wysłać ewentualnie na obronę. Dodatkową pomoc. No i Szwedzi przyjdą i pomogą. Okej, wszystko sacy. Poradziliśmy sobie. Poszony zajęte. Teraz, skoro to jest połączone, możemy przejść gdzieś tam dalej, aczkolwiek nie ma żadnej takiej potrzeby, no po co my tam w ogóle łazimy po okolicy? Marnujemy manpowera. Dobra, nie będę czekał na tego Erse Kuwiara. Jeżeli oni przyjmują pokój, to przyjmuję pokój. Wspaniale. Dajcie mi War Reparations oraz jeszcze trochę hajsu. I dla mnie to jest spoko. Chcecie dać coś jeszcze, to... To co ja mogę wziąć jeszcze? Annual Treaties with Denmark? Nie, nie będzie mi to potrzebne. Return Course? Nie, nie będzie mi to potrzebne. Nie chcę was skrzywdzić, bo możecie być potencjalnym dobrym sojusznikiem przeciwko Polsce i Litwie w dalszym ciągu. Dlatego wam nie zabieram prowincji, więc nie powinniście się obrazić. Zaraz. Czy Austria ma klejmy na nich? Ma. Czy mogą się obrazić? Za to, że im nie dam? Chyba nie, bo jeszcze ich nie okupują. Chętnie to sprawdzę. Dobrze, więc to wszystko bierzecie i to wszystko. Nic więcej od was nie wezmę. Węgrzy. Austria, czy mnie nie lubisz za to? Nie masz żadnych problemów z tym. Dobrze. O kurwa, ty prowadzisz jeszcze trochę wojen, widzę. Z Francją toczysz wojnę, no to ja ci nie chcę przeszkadzać. Szczerze mówiąc. Jeden typ. Ty pójdziesz tu, ty pójdziesz gdzieś tam sobie na Smoleńsk. Ty pójdziesz tam. I teraz Dania, z którą mogę sobie spokojnie wziąć co tylko chcę, bo mam 100%. To jest zajęte dla mnie, a wcale nie powinno być, więc oddajemy to Szwecji. To też oddajemy Szwecji. I to oddajemy Szwecji. There are no war allies you can transfer the control to. Nie mogę tego Szwecji oddać? Muszę to przejąć dla siebie, a później mi sprzedać ewentualnie chyba. A może jeszcze Danię bym tak zwasalizował? Nie, to słaby pomysł jest. Mógłbym odebrać trochę prowincji, które Hansa zabrała, ale poza tym to... To nie bardzo.
Ta prowincja na pewno nie zostawię. Nie chcę tutaj takiej eksklawy. To, to i to na pewno bierzemy. Teraz, czy ja biorę resztę? To, to, to i tamto? Wiele krajów mnie znienawidzi za to. Czekajcie, co to jest to w nawiasie? To jest tak, jak na przykład patrzę na Litwę, minus 18, w nawiasie minus 78, to znaczy, że minus 18 to jest to, co jest w tej chwili, znaczy to jest to, co mi teraz dołoży, a minus 78 to jest to, ile będzie łącznie? Ile mam w tej chwili? Minus 60, tak, zgadza się. To sporo. Znaczy w sumie do innych krajów wiele to nie dokłada, do Brandenburgii dokłada to sporo, do Hanzy. I to wszystko mogą być koalicje. Nie, to za dużo tego bym wziął na siebie. Także ja te prowincje olewam i nie daję ich Szwecji. Tyle nam wystarczy na razie. Poza tym hajs oczywiście. Oraz war reparations. Oraz annual treaties with Hungary. Mogę to wziąć jakiś return course, o. To jest niezła opcja. Jest, jest. Zaraz, co? 17 aggressive expansion w związku z tym? Czy to jest jakieś niepoważne? Czyli lepiej jednak wziąć w ten sposób, ale to głupie. Ech, aggressive expansion za wzięcie, że oddać komuś kora. Dlaczego? Nie ogarniam motywu, jest to debilne. No dobra. Czyli to, to i to. To jest wszystko. To jest wszystko? Wszystko. Również revoke course. Tak, możecie na to zrewokować kory jak najbardziej. Na Szczecin też. Release Nations Pomeranii. To już trochę za dużo wychodzi. Ale nie zależy mi na tym. Spoko. Więc tyle. Szwecja dostała parę prowincji. I teraz tą prowincję też muszę Szwecji sprzedać. Szwecja, Szwecja, Szwecja. Economy Actions. Nie, kurwa, nie Sell Ships, tylko Sell Province. Zapomniałem, że istnieje Sell Ships. Jeszcze tego nigdy nie używałem. Ta prowincja. Za darmo. No i wybornie. Sprawa jest załatwiona. Diplomatik, teraz mogę to wziąć. No to... co, wszystko dobrze? Co wy robicie? Halogaland. Teleportują się, skurwalki. Co robimy dalej? Co ja mogę zrobić dalej, co ja mogę zrobić dalej? Mogę Bukharę wcisnąć, bo tak śmiesznie wystaje. Ale oni mają sojusz z Persją. Więc jest to dosyć niebezpieczne. Więc mamy jeszcze Ojrat. Ale on zagraża moim koloniom potencjalnie. Może tym bardziej dlatego powinienem to zrobić. Korcin i Buryatia. Czy coś tam. Który to jest Korcin? Tu jest Korcin. A tu jest Buryatia. A jest. To jest już mandżurskie. Poważna sprawa. Wolałbym się z nimi walczyć dopiero, kiedy będę miał tutaj pokolonizowane, więc na razie wybrałbym jakieś inne cele. Krym wciąż ma sojusz z Ottomanami. Patrzcie, jakich mają, kurde. Braci z tyłu, pomagających im. Może trochę spokoju dla królestwa? Spokój wcale nie ma dla mnie żadnego znaczenia, z tego co widzę. Mógłbym Polskę i Litwę znowu zaatakować, ale to tylko pod warunkiem, że skończy nam się... Zaraz, czy już się skończył? Trus nam się skończył, możemy atakować Polskę i Litwę. Oh yeah. I to już tylko sojusz, oni już nie mają nawet Unii. Norway, Lithuania and Brandenburg. Litwa ma Polskę i Toskanię. No, dobrze, dobrze. Bukhara, ask for military access. Dobrze, proszę bardzo. Zatem. Mogę zwiększyć liczbę mojej armii nawet.
Dodatkowe 20 tysięcy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Pierdolnie gdzieś sobie tutaj na przykład. Mógłbym zrobić jeszcze jedno 20 tysięcy, ale obawiam się, że mogę przestać być na plusie w ogóle z hajsem. Przez to. Bo widzicie, ja mam dużo pieniędzy, to prawda, ale ja mam dużo pieniędzy właśnie dlatego, że staram się nie wydawać za dużo. I jeżeli ja mogę bardzo łatwo szybko wydać te pieniądze, jeżeli będę chciał, więc to nie ma się co przejmować, że stoją pieniądze odłogiem. Dobrze, jest mieć zapas. Local settler increase. Unrest, aha. No ale ja tam piluję tej kolonii, więc spoko. Teraz mam tylko dwa dukaty na plusie. No dobrze. Polska i Toskania. Toskania jak przyjdzie, to nie byłoby wcale tak wspaniale, ale no cóż. I Węgry są już z powrotem. Przydacie mi się na pewno w takiej potencjalnej wojnie. Peasantry is brought into serfdom. Ej, ja to sobie za dużo dostaję tych. Za dużo dostaję stabilności ostatnio. Ale co wy tam opowiadaliście, że jakaś pani Basia z Paradoksu? Basia, Stasia, Frasia? Nie, jakaś kobieta z Paradoksu, tak, że ona daje złe eventy. No... Nie ma jej u mnie, nie odwiedza mnie chyba. Chociaż muszę stracić stabilność, albo zyskam stabilność, albo stracę stabilność. No to chyba wolę wziąć, że zyskam, nie? Mimo, że nic mi to nie daje. Our army isn't so grand. No, no, dobrze, dobrze. Cost, spoko. Teraz tak, Węgrzy, słuchajcie. Ja z wami poprawię stosunki jeszcze bardziej. Bo trochę zostały nadwyrężone. Oraz Austria również poprawię z wami stosunki. I teraz ja chciałem poczekać, aż wy zakończycie swoją wojnę z Francją. A wy już nie macie wojny z Francją. Bardzo dobrze. Ale jakbyście zakończyli jeszcze pozostałe wojny, też by było zajebiście, to byśmy pomoglibyście mi przeciwko Polsce. Mogę się na to przygotować sam niby, ale... Wiecie. Wy wróćcie tutaj. Przez kogo ja mam przemarsz wojsk obecnie? Mam z całą pewnością przemarsz wojsk za dużo. Jeden. Diplomatic relations. Swoją drogą koło tutaj mogę znaleźć Polskę. Dobra, to jest dobry układ w tej chwili. Diplomatic relations. Sweden leading march, tak, tak. Hungary, Rhein-Meres Alliance, military access przez Polskę wciąż mam. Ja mam military access? Ja to brałem? I nie włączyłem? I przez Hanzę na pewno. Dobra, Hanzę trzeba wyrzucić z całą pewnością. Colonial discovery. Administracyjne, poproszę. Dobrze, i teraz tak, Polska, Council Military Access również. I już nie mamy problemów. Ty! Tutaj też nic nie jest potrzebne. W sumie, jeżeli rzucę całą tą armię na nich, to raczej trudno będzie im mnie powstrzymać. Ty przejdziesz się na Smoleńsk, ty przejdziesz ze Smoleńska na Kursk, a ty z Kurska na Połtawę. Coś mi się zdaje, że to nie będzie takie trudne. Ale powody do wojny przydałoby się fabrykować. Fabricate claim. Na przykład na Briańsk. Tutaj sobie zwiększymy forciki. To może być drogie trochę. Ale lubię czuć się bezpiecznie. Dobrze. Ta armia tutaj niech se stoi. Te forty należałoby w ogóle zlikwidować. Są tutaj zbędne całkowicie. Więc fort zniszczyć. Zaoszczędzimy na tych fortach, to łatwiej będzie utrzymać nam tamte. Spoko. Tędy jest przejście? Chyba nie. Teraz, jeżeli ja wam wypowiem wojnę w tej chwili... Aha, to nie mam dyplomaty na to.
A to z tymi to zaraz się skończy. Ulepszanie stosunków. Dobra, recall diplomat. Declare war, zobaczmy. Polska się zgodzi, a nasi sojusznicy się nie zgodzą. A, Węgry mają 920, o Jezu, musiałem tak nawpierdalać, że aż 1000 dukatów zadłużenia mają. Not willing to join another Russian offensive. Przez jeszcze 5 lat, okej, okay, no to można by założyć, że nie chcą mi pomóc, nie zrobią tego. Dobrze, Litwa, jaką ty masz armię? Gdzieś to cię widziałem. Polska ma 52 tysiące żołnierzy. To jest naprawdę dużo. Plus Litwa ma 39, czyli 40, no to 40 i... O Jezu, to jest prawie 100 tysięcy. Sporo, 100 tysięcy. Ile ja tutaj mam? Tu mam 100 tysięcy i tu mam jeszcze 40, czyli mam... Okej. Okay. 140 tysięcy, to mało. Może wezmę jeszcze trochę? Jest tu ryzyko buntu? Nogaj, czy to wzrasta? 2,2, to pewnie w ogóle nie wybuchnie. 6,3 Russian Particularists w Belojarski. To było tamto? Aha, to tylko dlatego, że nawracamy kogoś tutaj w tej chwili. Autonomia też się tam zwiększyła. Macie. I... Astrachani to się gówno zwiększy. Dobra, nic tu nie będzie. Weźmiemy dodatkowo i te 20 tysięcy, też tam poślemy. Idź na Kursk, ty przejdź tutaj, ty przejdź tutaj. Mamy jeszcze jakieś wojsko? 160 to jest wszystko, co miałem. 160, 170, bo kolonialna armia. No to pierdolimy jeszcze jedną armię. Przeżyję to jakoś tym hajsem. Mam w limicie, to przeżyję. Ja lubię mieć pewność, że wygram tę wojnę. Bo oni mają naprawdę jednak w połączeniu są potęgą. Ty tu. Okej. Okay. 160 tysięcy na ich 90 tysięcy, to sobie poradzę. A nawet jeżeli miałbym mieć jakieś problemy, to prawdopodobnie... Może Węgry jednak... Może byście pomogli? Litwo. No oni tracą ten dług. Oni się zgodzą ostatecznie. Jeśli tylko... To główienko się zakończy, no. Ci się zgodzą za 4 lata, a ci za, nie wiem, może 2, kiedy spłacą długi. Ale nie wiem, czy warto czekać. Chyba nie. No, w każdym razie odcinek jest długi, więc ja go zakończę. A w kolejnym atakujemy z całą pewnością Polskę i Litwę. Także, do zobaczenia. Cześć. Kurde.